ona, mogę wierzyć na piękne oczy, że to jest zdrowe. No tak, z pola marchewka. Ale jak on ją uprawiał, jakich nawozów użył, to ja czuję w smaku. Naprawdę, z tymi rolnikami z bazarku też bym uważała, bo ja na własnym doświadczeniu, doświadczyłam. Doświadczyłam, że marchewka od rolnika wcale nie musi być lepsza od biedronkowej. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad. Jabłek zielonych, zapach i smak. I wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę, żeby oszukać czas. Trzeba żyć najpiękniej, żyje się tylko raz. Trzeba żyć w zachwycie. Weekend, mamy sobotę. To jest taki ten weekend dla mnie, ja go tak nazywam, najdłuższy, tak? Bo skończyłam w piątek o 14, a zaczynam w poniedziałek o 14, więc dla mnie to jest taki przedłużony weekend. Na Skoroszach po moją sarninę i jeleninę. Jeleninę, tak to się mówi? Nie wiem. Ale powiem wam, że te kiełbasy najbardziej mi się sprawdzają na kanapki i w ogóle, więc... No i oczywiście kawy nie mogło zabraknąć. Mój ekspres dogorywa, więc słabo jest z kawą. Ale ratuję się jak mogę. Pewnie zaraz następny mój zakup to będzie gratisowy. Jadę kupić warzywa, słuchajcie, na zupę, bo już nie wiem, z tydzień, z dwa chyba prawie tygodni, no bo były takie upały, to nie chciało mi się, wiecie, tak zupy gotować, a teraz odkąd zeszły tydzień chłodny, teraz, nie wiem, rano jest chłodno, później za chwilę jest duszno, teraz jest 21 stopni, a jest duchota, taka dziwna ta pogoda, no i kiedy idę na drugą zmianę, no to fajnie jest, jak mam zupkę i stęskniłam się za moją zupką. Więc jadę kupić warzywa. No i będę się odzywać. Także dobra. No to ruszam. I konsultacje. Powiem wam, że ostatnio i we vlogu może widzieliście, w nie ostatnim, może w przedostatnim albo w ostatnim, whatever, ale był tytuł Łoczyszczanie i robiłam sobie sok z marchewki i z jabłka. Smak marchewki i jabłka, tych soków to mam z dzieciństwa, bo odkąd byłam małym brzdącem, słuchajcie, to mama mi, mieliśmy sokowirówkę i mama najczęściej robiła mi właśnie soki z jabłka i marchewki. I w ogóle... nie wiem, w deserach to królowało zawsze jabłko, jak od święta banan, więc wiecie, a propos, nie wiem, wegetarianizmu, frutarianizmu, tak, mięsa i tak dalej, ja uważam, ja byłam w dużej części wychowywana na warzywach, ale też i na mięsie. Mięsie takim swojskim, wiejskim, wiecie, i ludzie szukają różnych dróg, tak? I parcie, żeby jeść tylko mięso, albo tylko warzywa, albo tylko owoce, jest moim zdaniem skrajnością, tak? A wpadanie ze skrajności w skrajność, to już są ideologie, tak? Myślę, że balans, równowaga, słuchanie swojego ciała, po czym się lepiej czujemy, po czym mamy więcej siły, obserwacja siebie i jedzenie, wiecie, słuchając swojego ciała, swoich potrzeb, to jest recepta na długowieczność. Korzystanie z tego, co mamy, gdzie żyjemy, tak? Z owoców, z warzyw sezonowych, tak? U nas w Polsce od wieków nawet ziemniaki się do piwnicy wsypywało, tak? Żeby były na zimę. Więc... smalec, tak, na zimę. Teraz są maliny, były truskawki, czereśnie, porzeczki i wiecie,
To są, że tak powiem, sezonowe owoce, nie wiem, jabłka mamy, tak? Jabłka też się do piwnicy, pamiętam, są jabłka właśnie typowo letnie, są zimowe jabłka, które właśnie zimują i mogą w piwnicy długo być przechowywane. Więc i nie uważam, słuchajcie, że owoce albo warzywa szkodzą. Ja myślę, że w nadmiarze jedno albo drugie szkodzi. Po prostu równowaga i balans to jest to, co ludziom najtrudniej, wiecie, złapać. I dlatego tak ciągle szukają. Bo zauważcie, że ludziom łatwo jest wpaść z skrajności w skrajność. A kiedy mają do wyboru różne opcje, wtedy się gubią. Bo jak mają ideologię i albo to jest łatwiej. Łatwiej się wybiera. Ale przestaje się myśleć. Przestaje się obserwować. I to, co mi się sprawdzi, nie sprawdzi się komuś innemu i tak dalej. Trzeba samemu doświadczać, widzieć. A zdrowe jedzenie, nie fabryczne, tak, nie sztuczne, nie ten, to zawsze służy. Ale też pamiętajcie o tym, że żyjemy w takich czasach, gdzie pewnych procesów, moim zdaniem, nie da się cofnąć. I my też w pewnym sensie jesteśmy, już nasze organizmy, dostosowane do pewnej chemii. I też odstępstwo, że o Boże, ja w ogóle nie zjem takiej rzeczy i tak dalej, to właśnie później też alergie z tego powstają, bo nie przyzwyczajacie, to tak jakbyście izolowali swoje ciało od warunków, które was otaczają, tak? To jest nienaturalne. Gdybyście się w czasie przenieśli do średniowiecza i tamtejsze jedzenie byście zjedli, to prawdopodobnie byście dostali skrętu kiszek, bo nasze przewody pokarmowe od średniowiecza totalnie się zmieniły. Zmieniły się dlatego, bo nasze warunki się zmieniły. I totalna izolacja, moim zdaniem, od tego, co nas otacza, też nie jest dobra. I do czego zmierzam? Bo wylądowałam, słuchajcie, Biedronce, tak? Na razie koło Biedronki jeszcze nie weszłam. Do czego wracam? Do mojego soku z marchewki i jabłka. I powiem wam szczerze, że kupiłam z targu i byłam właśnie tydzień temu na targu i kupiłam marchewkę specjalnie i jabłka. I powiem wam, że nie smakował mi ten sok tak, jak widzieliście właśnie we vlogu, nie wiem, z tydzień temu, czy z dwa tygodnie temu. Vlog o oczyszczanie, tam właśnie, gdzie pokazuję wam, że robię sok, to był sok z marchwi bio i z jabłek polskich, ale kupowałam w Biedronce. I ten sok był wręcz, i wycisnąłem z sokowidrówki, był wręcz aksamitny, słuchajcie. A tydzień temu w sobotę byłam na targu i kupiłam marchewkę i jabłka i piję ten sok, zrobiłam, ale to jest dla mnie woda. W ogóle nie czuję marchewki, w ogóle nie czuję jabłka. Więc ja bym tak za bardzo też nie ufała, słuchajcie, bo ktoś na targ przyjechał, tak? Równie dobrze można wynająć babcię, która będzie wam sprzedawała jajka drożej, a kupiła w supermarkecie. Tak samo rolnicy. Więc ja bym nie przesadzała, słuchajcie. Ja bym próbowała i po prostu co mi smakuje, co mi służy, to będę jadła. Więc dlatego wylądowałam w Biedrze, bo tu kupowałam marchewkę i jabłka, które naprawdę, jak zrobiłam z niego sok, to był aksamitny. Ja czułam tam jabłko, czułam marchewkę. Kupiłam na bazarku marchewkę i jabłka i dla mnie to była woda. To w ogóle nie było smaku, nie było nic. Nic. Jakbym, wiecie, piła wodę, która była zabarwiona pomarańczowym kolorem. A ten sok, który wam pokazywałam w jednym z ostatnich vlogów, kupiłam bio marchewkę w Biedronce i polskie jabłka. I był aksamitny. Tam czułam dosłownie marchewkę i jabłko. Więc naprawdę, moim zdaniem, balans. Nie wszystkie produkty z bazarku są naprawdę takie eko i w ogóle. Bo też może zdarzyć się rolnik, który będzie używał nawozów i na przykład mogło tak być w przypadku właśnie tydzień temu, gdzie kupiłam od rolnika, który
tak, ma swoje oczywiście, ale niepowiedziane i nie ma żadnego certyfikatu i co, ja mu mogę wierzyć na piękne oczy, że to jest zdrowe. No tak, z pola marchewka, ale jak on ją uprawiał, jakich nawozów użył, to ja czuję w smaku. Dla mnie to jest wyznacznikiem. I tego soku, którego zrobiłam od niego, to nie chce mi się pić aż. A ten, co 2 tygodnie temu zrobiłam, to ja wypiłam z przyjemnością i jeszcze bym chciała. Także postanowiłam, że warzywa na zupę kupię w Biedronce, bo tutaj ta marchewka naprawdę jest słodka, w zupie też to ma wielkie znaczenie. Także słuchajcie, nie ufajcie innym, co wam mówią, tylko sami doświadczajcie i słuchajcie swojego organizmu. I nie popadajcie w skrajności, bo to właśnie prowadzi do zaburzeń. I młodość tkwi, słuchajcie, właśnie w postrzeganiu świata, szukaniu balansu i doświadczaniu wszystkiego. To, co mi się sprawdzi, nie sprawdzi się wam. I na odwrót. Dlatego ważne jest, że dzielimy się tą informacją i to jest piękne, to jest ważne. Ale naprawdę, z tymi rolnikami z bazarku też bym uważała, bo ja na własnym doświadczeniu, doświadczyłam. Doświadczyłam, że marchewka od rolnika wcale nie musi być lepsza od biedronkowej. A wybór należy zawsze do was. I to wy próbujecie i wy obserwujecie, jak się czujecie. Nie dajcie sobie wmówić nic. Żegnam się z wami w tym vlogu, bo widzę, że długo gadam. Trzymajcie się zdrowo. Mam nadzieję, że wakacje są takie, jakie sobie wymarzyliście, a jeżeli nie, to na pewno życie miało dla was jakiś plan. I widzimy się niedługo w następnym. Idę po warzywka. Powiem wam jedno, że ta pogoda zmienia się jak w kalejdoskopie. Już byłam w Biedronce. Słuchajcie, ta marchewka bio, którą kupuję, to naprawdę ludzie kupują. Musiałam wyszukać. Także mega się cieszę. Co ja robię? Będzie zupa gotowana. Także pogoda w ciągu dnia jest różna. Znowu jest mega gorąco. Gdzie właśnie kupiłam tą słabą marchewkę i powiem wam, że no także jadę do domu, widzimy się w następnym. Dużo samochodów, właśnie dużo samochodów, dlatego właśnie, bo tutaj ludzie przyjeżdżają na ten targ, ale słuchajcie, wyborów dokonujcie wy. Pa!